Witam serdecznie na kolejnym spotkaniu. Dzisiaj będzie tak troszeczkę porcelanowo, tak troszeczkę z pchlim targiem i skaczyńcami. Pomyślałam sobie, że te właśnie niebieskie kolory i te świecące kaczeńce, które teraz kwitną, to fajny motyw, a u mnie mało jest żółtych kwiatów. Popatrzcie, jaki ładny jest ten pąk. Bardzo ładny. I taki troszeczkę inny. Chciałabym, żebyśmy najpierw zobaczyli, jak kaczeniec wygląda. Tak łapię się na tym, że na kursach właśnie tych, które teraz prowadzę, tłumaczę dokładnie budowę kwiatka. Bo sama łapię się na tym, że jakoś tak w głowach mamy, że wszyscy wiemy, jak wygląda taki czy inny kwiatek, ale dopiero w momencie, kiedy go chcemy malować, przycisnę troszeczkę bardziej, aby było widoczne, płatków jest 5. Tak, prawie zawsze 5. Chyba, że jakiemuś się tam odpadnie. One są fajnie tutaj zaokrąglone, takie niemalże idealne. Więc wszyscy wiemy, jak wygląda taki czy inny kwiat, ale dopiero w momencie, kiedy go malujemy, zaczynamy mu się przyglądać dokładniej. I to jest fajne, żeby zobaczyć, jak on wygląda, co tam się tak właściwie dzieje, jakie kolory się tam spotykają, ile tam się przemieszcza różnych różności i jaka wielkość jest. W środku jest takiej troszeczkę zieleni, potem są takie ciapki jakieś żółci fajne i potem są takie paseczki i potem to tutaj jest duże, to co się w środku dzieje. I ten błyszczący płatek jest taki troszeczkę, on ma odrobinę inny odcień. A teraz gdyby to był ten, patrzę sobie na to, co tutaj mam w wazoniku. Liść jest też interesujący, ponieważ on jest taki właśnie, taki jakiś w swojej budowie, może podobny troszeczkę do czego, jak to się nazywa? Nasturcja? Chyba tak. Chyba właśnie nasturcja. Czasami mi się te różne nazewnictwa mieszają. I on tak właśnie, o, tutaj będzie to najbardziej widoczne, kiedy są takie dwa. Ten płatek, ten liść wychodzi gdzieś tutaj stąd, tam sobie będzie przenikał i teraz zrobię mu, tu będzie coś takiego, żeby ciekawiej było. Tutaj jest ten mały pąk, chyba zrobię troszeczkę większy, bo jest taki fajny, że chcę go pokazać wyraźniej. I znowu ten liść, który otacza, on tak wyrasta z tego miejsca i tak przyczepiony jest właśnie do tej łodyżki, a potem gdzieś tutaj idzie kwiat, który jeżeli troszeczkę obrócę, zrobię to tak, to wtedy nie widzę go w takim ustawieniu, tylko widzę go właśnie w ten sposób i on tu taką leciutką, takim zwężeniem leciutkim się otwiera i mam jeden pąk, który idzie w tą stronę, potem mam następny, który tu się będzie przemieszczał i jeszcze jeden tam. Może jeszcze troszeczkę tego i kilka tych właśnie słupków, które są w środku. A tutaj mam taki pąk, który fajnie jest przy malowaniu zwrócić uwagę nie na to śliczne, tylko na to takie coś troszeczkę mniej śliczne, bo już kwiat przekwita albo bo wiatr strącił coś i to już nie jest całe, tylko tego. O, tutaj na przykład, zobaczcie, jakie to jest ładne. Pewnie, że ten jest taki, no perfekcyjny. Ale ten, dzięki temu, że tutaj się takie, hopla, nawet jedno mi spadło. Nie przesadzajmy. Dzięki temu, że właśnie coś się zaczyna dziać. Zobaczcie, jakie to jest fajne. No, jak tak dalej pójdzie, to zostanę z samymi łodyżkami. No, już mniej więcej wiem, jak chcę, aby wyglądało. Mogę zaczynać. Więc zrobię tak, że tu będę miała jeden z tych kwiatów, ten drugi jest gdzieś tutaj, a potem tak fajnie odwraca się jeden tu, a drugi jakoś też tak. Zaznaczam sobie bardzo delikatnie już teraz tym ołówkiem, bo nie chcę, tutaj będą te zielone, nie chcę, aby potem te linie mi jakoś tak bardzo były widoczne.
tutaj mam jeden i tutaj tak fajnie, tak typowo spotykają się dwa, przy czym tu pokażę pąk, a tutaj lekko odwrócony jeszcze jeden z tych kwiatków. I teraz ten dzbanuszek, który właściwie, no też chciałam, żeby był widoczny, ale on mi się troszeczkę schowa, więc ja go sobie jedynie tutaj tak leciutko zaznaczę. Te paski na dzbanuszku, które są takie fajne, ja je sobie umieszczę troszeczkę wyżej, aby je pokazać. On będzie tu i tu. I tutaj ma to ucho. Pokażemy też, że tu jest ucho. Jak to wygląda? To wygląda jakoś tak. I tu będzie sobie schodziło. Pasek będzie szedł tu i tu. Okej. I teraz ten talerzyk, który też chcę odrobinę pokazać, gdzie ja go sobie tu umieszczę. Może właśnie jakoś tak tutaj. Tu go sobie umieszczę. I nie jako leżący, a taki raczej bardziej, o, taki z tyłu. Powinnam była iść troszeczkę bardziej w tą stronę, żeby tu się skończyło. Zacznę sobie teraz od kilku żółtych plam. W sumie nie bardzo starając się, żeby to już teraz przypominało te kaczeńce. Będzie to, stanie się to za chwileczkę. Teraz jeszcze nie. Tutaj będzie mój następny kwiat. Tutaj od razu zaznaczę ten właśnie. Tą ilość płatków, a przynajmniej ich kształt. Tutaj z kolei, ten z kolei jest bardziej, to jest ten, który jest tak odwrócony, przy czym on ma tu lekko jaśniej, co mi się, a teraz może tak. A tutaj jest ta żółta plama. To tutaj też od razu, jak tak patrzy się, to tu widzę, jeżeli im tak troszeczkę przymrużymy oczy, to wtedy widać tą plamę wyraźniej, fajniej. Tu miałam, ten też jest taki właśnie kielichowaty kształt ma. Też mu tak zrobię. A potem mam tutaj jeszcze jeden. Ach, tu mu dam jakiś taki zrobię. I ten pąk, który właściwie jest zielony. On ma tylko z tej zieleni wychodzi troszeczkę żółci. I ten tutaj też tak będzie właśnie wyglądał. Ja sobie to wszystko teraz jeszcze odrobinę tak jakoś na bałaganie, żeby fajnie było. I teraz w to wszystko wejdę od razu z zieleniami, ponieważ tam, hopla, choć tu troszeczkę zabiorę stąd tu, i tam są te zielenie, które są właśnie gdzieś tu, nie tak dużo. Może jak zmienię. Trzeba ciągle pamiętać o szukaniu pędzelków, ponieważ jeżeli nam się przytrafi, że tego nie zrobimy, to potem ciągnie się ten kolor za nami. Tu dam mu odrobinkę, a ten ma też tu z samego brzegu. Ten właściwie nie ma pąk, ma więcej, więc mu dam wyraźniej zielony kolor. A ten jest od spodu też troszeczkę zielonkawy i też to sobie poprowadzę. Tu od razu takie rysowanie, takie malowanie nie właśnie bardzo dokładne, tylko tak jak gdyby się szkicowało. To jest, albo tak jak gdyby się miało bardzo mało czasu i trzeba się bardzo spieszyć. To też jest fajne, bo wtedy pozbywamy się tej, jeżeli ktoś ma tendencję do bardzo dokładnego malowania. Taki właśnie coś to jest to dobre ćwiczenie. Żeby właśnie się tej dokładności troszeczkę pozbyć, jeżeli sobie powiesz, mam 15 minut, czy tam mam ile minut, to w tym czasie muszę zmalować obrazek. Gdybym malowała na zupełnie mokrym papierze, to ta plama przechodziłaby mi bardzo daleko i być może porobiłyby mi się rzeczy, których nie chcę, dlatego świadomie maluję, a zresztą lubię malować na suchym, a potem sobie dodawać wody tyle, ile chcę, aby zrobiło mi się to, co chcę. Patrzę, kompozycyjnie będzie fajnie, chyba jeżeli dam tutaj taki niezaplanowany od początku liść, to mi chyba fajnie tutaj może wyglądać. Raz, że pokażę super brzeg tego mojego naczynia, a poza tym, no tak coś się wydarzy.
To teraz wejdę sobie w ten kolor indigo. Dam go nie za dużo. Dam go tylko tak właśnie, żeby mi, muszę zobaczyć, aby był taki faktycznie przydymiony, taki o coś takiego. I teraz widzę, że mam to, mam ten brzeg tutaj, on będzie tu gdzieś i sobie takim niedbałym w sumie ruchem, bo tak jak mówię, on ma być, ale on nie jest aż taki istotny dla mojej, dla mojego zamysłu na ten obrazek tutaj. Porobię sobie takich kilka linii, czasami odsuwając kolor do tyłu. O, właśnie tam, żeby sobie to popłynęło. Ten dół może zrobię tego koloru troszeczkę mocniej, dam troszeczkę wyraźniej. I tutaj zaznaczę od razu sobie, jeżeli to będzie mój talerz, zaznaczę sobie to ucho właśnie w ten sposób, że od razu tu pokażę, że to się tu znajduje. Było troszeczkę żółtych ciapek, więc się bardzo pięknie, albo mniej piękniej zakolorowało, zamalowało, to też nie szkodzi. W tym wzorze są jakieś takie linie, które ja sobie teraz właśnie, tu jakiś taki wzór jest, tam coś jest, potem ten wzór się powtarza, potem tu jest gdzieś, potem tu znowu i on tak, o właśnie, tak sobie przychodzi. Nie chcę mi się specjalnie właśnie tym zajmować, w związku z tym tylko zaznaczę, że takie coś tam się dzieje, że ten wzór jest. Jakoś tak. Tu dałam te kropki zielone, ale mogłam ich nie dawać, więc je sobie teraz tutaj tak jakoś. Fajna jest ten moment, kiedy wszystko wygląda na wielki bałagan, a tak już się zaczyna fajnie dziać. Nie wiem, czy już mówiłam, ale bardzo lubię akwarele. Chyba mówiłam. Zobaczcie, tu troszeczkę, a teraz te paski, aby miały inną tonację, odrobinę inną niż to, to ja sobie z tym paskiem tutaj właśnie tak lekko zaznaczę. To jest ten sam kolor niemalże, tylko że nie chcę, żeby była ta sama linia, więc dam to troszeczkę wyżej. A może dam właśnie tu jeszcze. Tam się cień układa też jakoś. Do tego cienia dam, o właśnie, może tak. Z troszeczkę jeszcze jakiegoś innego koloru. To szukanie kolorów to też jest bardzo. Tak sobie chcę, żeby było troszeczkę zimniejsze. Tutaj w tym uchu to pokażę tak, potem odrobinę tu, a potem tu już z boku to ucho też zaczyna mieć troszeczkę inny odcień. Może coś takiego. Tu niech sobie popłynie, niech się pomiesza. Pamiętajmy o tym, że nakładając następną warstwę, jeszcze jesteśmy w stanie właśnie negatywem jakoś tam pewne rzeczy wygładzić, wytłumaczyć, pokazać wyraźniej. Póki co wygląda to tak. A teraz wezmę sobie jakiś taki bardzo, o właśnie ten rozmiar, aby wejść troszeczkę do środka tego kwiatka. Z jakimś takim, o może coś takiego. Tam jest naprawdę bardzo niewiele. Tam jest tak bardzo, bardzo, bardzo niewiele czegoś takiego. I tutaj w tym też jest ta plama, która była na początku. Ona mi się teraz jakoś tak schowała. To znaczy schowała, zniknęła mi przez to, że susząc gdzieś sobie poszła. Tutaj to jest już fajne. Mam nadzieję, że tak zostanie. To mi się bardzo podoba. Może dam odrobinkę, jak to wygląda, odrobinkę tutaj ciemniej. Nie, jest jeszcze za mokre, nie będę tego ruszała i w ogóle chyba przysuszę. Wejdę sobie w taki troszeczkę bardziej intensywną żółć. Zrobię sobie tylko próbkę, ok. I tutaj naokoło, może zacznę od tego miejsca, bo będzie mi poręcznie, nie będę musiała wchodzić. Tutaj takich kilka ruchów, aby zostały mi te jasne przestrzenie między tym wszystkim, między
O, jakoś tak, może nawet zrobię tak, że dam do środka odrobinę tej zieleni, aby też się kolorystycznie coś wydarzyło i sobie to troszeczkę odsunę, a te brzegi, ponieważ jest to tak tutaj na brzegu mojego, na brzegu papieru, więc nie pokażę tego płatka malując kolor, malując żółty płatek, tylko negatywem zrobię mu ten obrys i pójdę sobie gdzieś tam i będzie to taka historia. Natomiast tu dam może troszeczkę, tam jest taki jeszcze kolor, takiego czegoś właśnie jeszcze dam, aby on nie był taki, żeby tam się jakoś tak kolorystycznie właśnie coś zadziało. Zobaczymy, jak będzie wyglądało. Pamiętajmy zawsze, ja pamiętam i to Wam też radzę, aby pamiętać o tym, że dodać możesz zawsze. Trudniej jest, kiedy zapaciasz wszystko, bo tak się fajnie kładzie parę, a potem się okazuje, że no, że już niestety ani zmyć, ani nic się nie da zrobić, a można sobie tak właśnie się fajnie pobawić teraz troszeczkę. Ten kolor jest taki, jak gdyby tam jeszcze było coś. Coś muszę poszukać, a może coś takiego. Tutaj nie chcę jechać negatywem, tutaj pomaluję mu ten płatek tak, jaki jest, prowadząc kolor ku środkowi. O. Tak. I tu troszkę... Okej. Okay. Ciekawa jestem, czy na koniec będę musiała napisać. To są kaczeńce. Czy uda się bez opisu? Jak tak delikatnie i tak jakoś, to może trzeba będzie napisać, co autor miał na myśli. Tak, czytałam wczoraj jakiś komentarz. Czasami macie no, pisząc w komentarzach, piszecie o tym, jakie kwiaty lubicie najbardziej i czy mogłabym... Ja, jak zauważyliście, a może i nie zauważyliście, ja staram się malować to, co akurat rośnie. Albo to, co akurat mogę gdzieś tam kupić, czy... No w każdym razie kwiaty, które akurat są aktualne, czyli teraz jest kaczeniec, przed chwileczką były jeszcze żonkile, potem były magnolie, które malowaliśmy na warsztatach. Właściwie chciałam malować białą magnolię, bo malowaliśmy różową, ale biała to też jest niezła bajka. No ale nie wiem, czy znajdę czas, wątpię. Może w przyszłym roku, jak będzie znowu kwitła magnolia, to zmaluję sobie białą. A do maków, no kiedyś pewnie dojdziemy. Chyba jeszcze nie malowałam. Nie, pewnie nie. Może kiedyś do nich dojdę i wtedy pokażę. Muszę przyznać, że bardzo mnie smuci, że w tym roku nie mogę jechać tak, jak planowałam w maju do Polski, bo takie uwielbiam, jak przy drodze, a to jest chyba właśnie tak jakoś środek maja, jak przy drodze pojawiają się właśnie pola makowe, albo nawet takich pełno takich maków gdzieś tam, a jeszcze jak tak sobie całe pole się zdarzy, to już w ogóle bajka. No a w tym roku chyba nic z tego nie będzie, raczej na pewno nic z tego nie będzie, więc i z makami będzie kiepściutko. Tutaj dam mu, chociaż on nie ma tego, w tym pąku nie dostrzeżemy aż tak wyraźnego żółtego koloru, ale na potrzeby mojej pracy zrobię to, bo chcę, żeby było wyraźniej i żeby ten pąk był taki bardziej zaakcentowany, więc mu tutaj dodam. To zostawię, albo no nie wiem, tak sobie tutaj coś jeszcze zrobię, bo mi jakoś za czysto. Teraz to tutaj też do przodu, do tyłu, jak to zrobić. Może też właśnie pokażę te płatki. Może nawet pokażę ten, tylko taki leciutki zarys i może tu za tym pojawi się jeszcze jeden. O, coś takiego. Jakoś tak leciutko. Zrobię sobie tutaj kilka kropek, ale muszę wziąć większy pędzelek, bo ten nie zostawia takiego śladu.
One mi oczywiście przyschną i gdzieś tam się zgubią, ale zostanie ich trochę, będą widoczne. Niech sobie tak jest. Teraz jestem tu i chcę pokazać te liście. A liście mają, muszę tylko zerknąć, tak, oczywiście. Więc z plam wyniknęło mi, mogłabym to wykorzystać, ale jakoś zobaczę, czy to się da zrobić. Bo zobaczcie, ta plama ułożyła mi się tak fajnie, że negatywem mogę tak świetnie wejść w te i pokazać wyraźnie, że one się tutaj ze środka wychodzą, takie jaśniejsze linie. Ja to muszę zakryć, ponieważ za mało jest tego kierunku, jaki potrzebuję. Więc muszę sobie to tak zrobić i tak przesunę troszeczkę. Tak. Teraz to jest miejsce bardzo fajne. Będę chciała to pokazać negatywem. Tutaj pokażę kilka ząbków tego liścia w ten właśnie sposób, że odsunę sobie tutaj odrobinkę i niech tam gdzieś popłynie. To samo zrobię z tej strony i też niech sobie popłynie. O, tak jakoś. Więc tutaj przesunę jeszcze wyraźniej, tak właśnie jakoś, i to tutaj też sobie odrobinę przesunę, aby, zobaczcie, nie staram się, aby ten talerz był taki bardzo równy, to ma być taka, ma być widać, że to jest talerz, mam nadzieję, że to widać, chociaż bardziej jakiś taki owalny niż okrągły, ale w końcu nawet cały ten róg zajmę. Jak takie coś zrobię, to już odwrotu nie ma, to już tak musi zostać, ale niech sobie jest, nawet mi się podoba. Może ten właśnie ciemny, który był u góry, powtórzę go jeszcze tu i nawet tu u dołu też, i może tu nawet dam odrobinę też tego ciemnego, aby taki fajny kontrast mi się zrobił. Tu był taki ładny, niebieściutki kolor na tym, taki sympatyczniejszy, więc ja go sobie też w tym jeszcze pokażę, taką dodatkową linią. Sugerując tylko, że te paski tutaj są. Może niech sobie troszeczkę popłyną. Tu też, ale to tym pędzelkiem. Tu też pokażę właśnie to, aby ten spód był ciemniejszy, aby tak jakoś, nie wiem, tak mi się wydaje, że tak będzie dobrze. Czasami po prostu się czuję, że coś powinno być właśnie tak, a nie inaczej. Tak sobie myślę, że wiele osób z Was na przykład ma na pewno w domu fajne jakieś
Fajne jakieś, zobaczcie, jaka bzdura. To idzie tu, a to się kończy tu. Przecież tak nie może być. Ten talerz musi iść dotąd, aby to się tutaj spotkało, więc szybciutko naprawiamy. Nie wiem, czy mi się całkiem udało, ale przynajmniej odrobinę. Tak, teraz ten talerz, co prawda sobie wisi, może tam z tyłu jest zaczepiony albo jest troszeczkę dalej oparty, to już mnie nie obchodzi. Mówię o tym, że czasami chce się malować i człowiek tak się przegląda zdjęcia w internecie i szuka jak szalony pomysłu, a na dobrą sprawę mamy gdzieś, stoi w domu fajny przedmiot, jest ładny. I właściwie on aż prosi, żeby się nim zająć, żeby go sobie namalować. Fajnie jest przyjrzeć się temu, co mamy w domu, poszukać sobie te ładne przedmioty i spróbować właśnie z nich zrobić obrazek, zamiast powielać tam, czy podkradać jakieś zdjęcia, czy tam ja wiem, co robić. Ściągać z internetu jakieś zdjęcia, które się wszystkim podobają, bo potem wszyscy mamy takie same obrazki, bo zachwyciło to piękne nie tylko nas, ale i całą masę różnych innych osób. A takiego czegoś w internecie nie ma, bo to mam tylko ja u mnie w domu. No i pewnie ci, którzy też sobie takie coś kiedyś kupili. A tutaj muszę tam teraz troszeczkę odsunąć. Muszę uważać, bo to robi dużo przyjemności, to chyba nie ciepanie, więc żeby nie przesadzić. I za chwilę pokażę Wam gotowy obrazek. Także szukajmy, co stoi na półkach w naszym domu. Popatrzcie, co tam w kuchni fajnego gdzieś stoi, albo gdzie indziej, gdzieś jakiś fajny, z fajnym wzorem, z fajny kształt. I włóżcie do tego jakiś kwiatek i malujcie swoje obrazki. Na razie.